Dzieje się Monika Herman. Dzień dobry kochani. Witamy Was niezwykle serdecznie w to przepiękne sierpniowe lato, a dzisiaj prosto z katowickiego rynku, gdzie trwa właśnie piknik. Piknik integracyjny polsko-ukraiński, kultura nie zna granic. Oczywiście pokażemy Wam relacje z tego wydarzenia. A poza tym zajrzymy również do Wodzisławia Śląskiego, bo tam letnie muzykowanie z telewizją TVS. A na koniec skoczymy jeszcze do Chorzowa, bo wiemy, jakie plany ma to miasto, jeśli chodzi o pożegnanie wakacji. Tam ma wystąpić, i już teraz zdradzamy ten sekret, zespół BAIM. A zatem zaczynamy nasz program. Dyrektor telewizji TVS i prezes Fundacji TVS Małgorzata Piechoczek. Dzień dobry, witam serdecznie pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. W tym wyjątkowym miejscu na katowickim rynku trwa niezwykłe przedsięwzięcie, którego jesteśmy organizatorami. Niemal od początku nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy brać udział w tym projekcie. No nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Bierzemy udział od początku praktycznie inwazji wojennej i pomagamy, staramy się wychodzić do ludzi, pomagać w jakikolwiek sposób. Akurat tę formę zaproponowało miasto Katowice i UNICEF. Jesteśmy radzi, że możemy właśnie też wziąć udział, wyjść do ludzi, przyczynić się do integracji, do uśmiechu, do wzmożenia pozytywnych nastrojów i do wszystkiego, co jest właśnie pozytywne, dobre. Tutaj naprawdę wiele się dzieje. Chcemy się przede wszystkim integrować, chcemy się dobrze bawić. Tak, chcemy się dobrze bawić, ale nie tylko zabawa jest naszym celem. Właśnie celem jest ta integracja rodzin polskich, ukraińskich. Chcemy, żeby rodziny ukraińskie dobrze się czuły u nas. Też przełamywanie barier kulturalnych, przełamywanie barier językowych, edukacja, czyli jak bezpiecznie spędzić wakacje, a teraz już jak bezpiecznie wrócić do szkoły, czyli edukacja, kultura, zabawa. Co ważne, na scenie również duet polsko-ukraiński, nasza Nina, polska prezenterka i ukraińska dziennikarka. Tak, ukraińska dziennikarka, z którą jesteśmy już zaprzyjaźnieni. Wspaniała, wspaniała kobieta i bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie właśnie uczestniczyć, brać udział. Jest to takie ubogacanie się wzajemne. Dyrektor, Fundacja TVS była niemal od początku z tymi, którzy uciekali z Ukrainy do Polski. Staraliśmy się pomóc. Zawsze pomagaliśmy. To, tak jak pani na początku powiedziała, nie wahaliśmy się ani sekundy, ani minuty. To po prostu jest instynkt, no, z potrzeby serca. I wszyscy pracownicy, wolontariusze fundacji podjęli natychmiast pałeczkę i pomagamy, jak tylko się da. A teraz pikniki, jest to cykl pikników, zaczęliśmy w czerwcu i będziemy bawić się dalej. Jest to drugi z pikników właśnie finansowanych przez UNICEF i kolejny piknik, trzeci, będzie we wrześniu, też tutaj na katowickim rynku. Będziemy mieli tę przyjemność właśnie go poprowadzić. Świetnie się bawimy, świetnie integrujemy. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki za tą integrację, no i za pogodę, która dzisiaj wyjątkowo dopisuje. Wyjątkowo dopisała. Jest obok naszych gorących uczuć, jest gorąca atmosfera i gorąca pogoda. Niezwykle się cieszymy. Na katowickim rynku trwa przepiękna zabawa. Ja dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A w naszym programie najciekawsze wydarzenia. Mamy dla Was bardzo interesującą propozycję. Co prawda jeszcze lato w pełni, ale my już wkrótce będziemy żegnać to lato i żegnać wakacje. I takie właśnie pożegnanie lata z telewizją TVS w Ustroniu już 2 września w amfiteatrze. Niezwykłe wydarzenie, niechaj to już będzie tradycją, że właśnie w ten sposób żegnamy się z wakacjami, żegnamy się z latem. A na scenie jak zwykle mnóstwo ciekawych artystów, m.in. Kola i Jula, grupa The Silvers czy Andrzej Cierniewski. Dwie morgi słońca,
serce. Śpiewać możesz, baj, baj. A w Skoczowie w pierwszy weekend września równie ciekawie, bo zbliżają się, kochani, dni Skoczowa, a wraz z nimi coroczne dożynki. To również niezwykłe wydarzenie. Na miejscu wystąpią również fantastyczni wykonawcy, wśród nich Frele, Bratanki i zespół pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej. Zapowiada się niezwykła zabawa. Dzisiaj będziesz balować całą noc. Ubieraj się i wychodź stąd. Miniony monet weź, będziesz szastać nimi. Na spokojnie dozuj treść, prędko nie wrócimy. Cały tydzień znów tyrasz niczym wół. Bieg na trasie, dom i praca w kółko, stały kurs. Biegniesz wciąż na czas, język masz po pas. Odpuść sobie, musisz mieć dla siebie czas. To będzie nasza noc. Ja wezmę cię, gdzie muza gra. Do rana długi czas. Patrick Swayze jest przy tobie lazy. W naszym kalendarium zaczynamy od 25 do 26 sierpnia, piątek, sobota, siódmy rajdowy Ustroń, rynek w Ustroniu, godzina 16. W niedzielę 27 sierpnia letnie muzykowanie w Wodzisławiu Śląskim, Park Miejski, godzina 18, wystąpi Antek Sojka i Janek Pęczak. Od 1 do 3 września będą trwać 54 dni Skoczowa i 14 ekumeniczne dożynki gminne w Skoczowie. Rynek w Skoczowie, godzina 16. W piątek 1 września koncert zespołu BAIM, kompleks Sztygarka w Chorzowie, godzina 20. A 2 września w sobotę pożegnanie lata w Ustroniu z telewizją TVS, amfiteatr w Ustroniu, godzina 16. Wystąpi Andrzej Cierniewski, Kolej, Jula, Krzysztof Koniarek, kapela Górole, The Silvers, Piotr Oleksy. W sobotę również 2 września piknik po sąsiedzku, ulica Ułańska w Katowicach, godzina 11. I również 2 września retro pożegnanie wakacji, Park Śląski, godzina 13. A 9 września w sobotę zabawa nie zna granic, rynek w Katowicach, godzina 14. Wystąpi Monysto, Rocco i Colino, Troje Zilia. I w sobotę 23 września ustrońska gala Disco Polo, amfiteatr w Ustroniu, godzina 17. Wystąpi Andrzej Szpilki, Mik i Czadoman. Właściwie od czerwca tego roku robimy cały cykl takich festynów integracyjnych polsko-ukraińskich, ale właściwie one są przeznaczone dla wszystkich rodzin, dzieci, bo to o to nam szczególnie chodzi. Jest to cykl finansowany przez UNICEF w ramach takiej integracji. I my się bardzo cieszymy, że jako miasto byliśmy w stanie sprostać wymaganiom UNICEF-u i doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście, jak widać tutaj, no na razie jest jeszcze mniej gości, za chwilę będzie dużo więcej, ale są całe rodziny. Dzięki okolicznościom, które zostały stworzone, także dzięki tym pieniądzom, dzięki tym festynom, można mówić, że o rzeczywistej integracji zarówno jednych, jak i drugich rodzin. Staramy się myśleć o integracji społeczności katowickiej, ukraińskiej, ale także tutaj na festynie dostępne poradnictwo. Poradnictwo Ośrodka Pomocy Społecznej, interwencja kryzysowa, właśnie wsparcie psychologiczne, ale także Powiatowy Urząd Pracy. A więc jeśli ktoś ze społeczności polskiej czy ukraińskiej szuka pracy, też może tutaj taką informację uzyskać. Ta energia, która tutaj panuje i w zasadzie ona już tutaj była, zanim rozpoczęłyśmy z Dorianą cały piknik, jest po prostu nie do opisania, jest niesamowita. Ja kocham te momenty, kiedy możemy wręcz tak namacalnie wyczuć, że ludzie są razem. I to jest chyba najcenniejsze i najpiękniejsze w tych czasach, że my się możemy łączyć. I tutaj o to chodzi, żebyśmy się łączyli, nie dzielili, mimo tego, że jest różnie, mimo tego, że no, są różne opinie. To my jesteśmy w tym wszystkim razem. Przede wszystkim chciałabym podziękować, uprzejmie podziękować od siebie, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu są, od wszystkich Ukraińców, którzy dzisiaj tu nie ma, którzy dzisiaj w Polsce i na Ukrainie, że my mamy możliwość, będąc w obcym kraju, chociaż powiem, że Polska nie jest obcym krajem, to jest kraj mojego serca, to jest mi drugi kraj już teraz, że będąc tutaj, że my możemy się odnaleźć, że my możemy nawet osłuchać tę ukraińską piosenkę i mi aż lecą łzy, bo ja jestem jak w domu, że stoję z Niną na scenie, ramię w ramię i to pomaga przetrwać te trudne czasy.
Ania, w naszym programie dzieje się książka, historia nieustannych przeobrażeń, dynamiczny mózg. To książka autorstwa znakomitego naukowca Davida Eagleman'a, który stara się odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest nasz mózg i w jaki sposób pracuje. Czy kiedykolwiek będziemy w stanie na przykład naszymi myślami sterować się robotem? No właśnie, postaramy się dowiedzieć tego z tej właśnie książki. Książka, która może również trafić do Waszych rąk. Wystarczy tuż po programie zajrzeć na naszego Facebooka, odpowiedzieć na pytania. Do tej książki dołączamy bilety na pożegnanie lata z telewizją TVS w Ustroniu. A zatem zaglądajcie do Facebooka. Z nami Katarzyna Rokowska-Szeroki, Wodzisławskie Centrum Kultury. Dzień dobry, witam serdecznie pani dyrektor. Ja od razu przejdę do setna, bo jesteśmy w tym miejscu, w którym właściwie co tydzień mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, ale nie tylko, mogą bawić się świetnie przy dobrym muzykowaniu, bo taka była idea letniego muzykowania, które właśnie trwa. Dokładnie. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śląskim na corocznym, właściwie już druga edycja, letniego muzykowania. Mamy tą przyjemność gościć tutaj mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i powiatu na muzyce. Razem z telewizją TVS ten projekt realizujemy i wydaje się, że trafiamy w dziesiątkę z tym projektem. Jaki był zamysł tego projektu? Od początku chcieliście integrować, bawić, ale też uczyć dobrej muzyki? Chcemy przede wszystkim stworzyć przestrzeń do spotkań dla tych mieszkańców. Tak jak Państwo tu widzicie, przychodzą, zasiadają przed sceną i dobrze się bawią. Generalnie taki był głównie zamysł, żebyśmy mogli wykorzystać letnią pogodę, tak żeby móc tutaj się spotykać w Parku Wodzisławskim. No właśnie, byłoby dobrze, gdyby ta pogoda sprzyjała tak właśnie, jak jest dzisiaj. Całe rodziny z dziećmi, wiele pokoleń, które właśnie przybywa do tego miejsca, a powodem jest dobra muzyka. W tą niedzielę spotkamy się w Parku Miejskim na Tapas Festival oraz na koncercie Antka Sojki. To będzie już ostatnia odsłona letniego muzykowania tegorocznego i będziemy czekać do przyszłego roku. A oprócz tego musimy pamiętać o tym, że powoli kończy się już sierpień, nadchodzi wrzesień, żegnamy powoli wakacje, ale to nie znaczy, że tematy kulturalne, imprezowe kończą się w tym mieście. Dokładnie. Wrzesień to jest pora, kiedy Wodzisławskie Centrum Kultury przygotowuje nowy sezon amatorskiego ruchu artystycznego i tak właśnie z pompą chcemy go rozpocząć w tym roku. Już 2 września również w Parku Miejskim przygotowujemy festiwal amatorskiego ruchu artystycznego. To właśnie tutaj będzie przegląd wszystkich zespołów, które są zrzeszone. Jest to ponad blisko 1000 dzieci i młodzieży, również osób dorosłych. Także mam nadzieję, że będzie to super wydarzenie, a jednocześnie pokażemy ten potencjał, który drzemie właśnie w amatorskim ruchu artystycznym w Wodzisławiu Śląskim. Czy macie już powoli pomysły, czy za rok ponownie odbędzie się letnie muzykowanie? Możemy już trochę zdradzić tajemnicy? No mam nadzieję. My również mamy taką nadzieję, a póki co świetnie się tutaj bawimy. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję pięknie. Już po raz drugi mamy zaszczyt być tutaj w Wodzisławiu Śląskim na letnim muzykowaniu z telewizją TVS w tym pięknym Parku Miejskim. Ten park jest o tyle piękny, że jest tu bardzo zielono. Są tutaj łabędzie, co mnie urzeka. One są piękne, podobno nazywają się Romeo i Julia. Tym bardziej miejsce jest bardzo romantyczne i nadające się do takich imprez jak to właśnie letnie muzykowanie. Fajne jest to, że na scenie pojawiają się różni artyści. W zeszłym roku miałam przyjemność tutaj być, bawiłam się rewelacyjnie. Wakacyjny czas to przede wszystkim
jest czas taki mega, który sprzyja właśnie takim koncertom, jak dzisiaj tutaj w Wodzisławskim Parku. Ludzie świetnie się bawią, są mega roztańczeni, mega rozśpiewani, także jak my na każdy taki koncert wyjeżdżamy, to jesteśmy w takiej mega ekstazie. Bardzo dobrze, zawsze się bawimy i najważniejsza jest dla nas publiczność. Mnie trochę martwi, że już jest sierpień, już końcówka, za chwilę wrzesień i się właśnie kończą te koncerty. Uwielbiamy plenery, szczególnie tak jak mówisz, taką pogodę, no bo publika dopisuje. Myślę, że taka atmosfera wakacyjna jak najbardziej tutaj sprzyja i tutaj przychodzą rzeczywiście ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, przychodzą się pobawić, pośpiewać, a pogoda tylko jeszcze w tym pomaga, żeby mieć zawsze dobry humor i zawsze chęć do zabawy. A my, kochani, teraz w Chorzowie. Andrzej Kotala, prezydent miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich telewidzów. Dzień dobry. Panie prezydencie, powoli możemy powiedzieć, że kończy się już lato i kończą się wakacje i wy postanowiliście to zaakcentować w mieście. No dokładnie tak. Tak jak pani powiedziała, co prawda kalendarzowe lato jeszcze trwa, ale dla większości z nas wakacje się kończą wtedy, kiedy się rozpoczyna rok szkolny, dlatego też chciałem już dzisiaj wszystkich serdecznie zaprosić 1 września pod szczyt prezydent. Tutaj organizujemy strefę pod hasłem Bezpieczny powrót do szkoły. Będą wraz z policją i strażą miejską oraz strażakami prowadzone zajęcia przypominające obowiązujące zasady w szkole, jak i w drodze do i ze szkoły. Także będzie ciekawie. Nie zabraknie oczywiście animacji dla dzieci, będą darmowe dmuchańce, no i koncert ze sióstr Weiss. A już o 20 wystąpi zespół, który chyba wszyscy lubią, swoje nowe utwory, ale też i znane hity zaśpiewa Beata Kozidrak wraz z zespołem Baim. No właśnie, to będzie hit wieczoru. Czy to było tak, że mieliście takie głosy, że Baim powinien wystąpić w Chorzowie? Nie, mniej więcej znamy upodobania naszych mieszkańców i wiemy, że Baim na pewno spotka się z dużym aplauzem. Pamiętamy wszyscy znane utwory tego zespołu, które często sami sobie śpiewamy, jak słysząc je w radio. Żegnamy lato, żegnamy wakacje w Chorzowie. Świetnie się bawimy, to już 1 września, a więc widzimy się w Chorzowie właśnie tego dnia, żegnając lato. A my widzimy się, kochani, za tydzień, tym razem w Niemodlinie, właśnie w tym miejscu program dzieje się, a poprowadzi go Nina Nocoń. Do widzenia. Hello.